Cześć, witam Cię drogi widzu. Na sam początek pozwól, że pogratuluję Ci odwagi, bo jeżeli kliknąłeś lub kliknęłaś film, który jest zatytułowany Rewolucja Agrarna, to znaczy, że jesteś gotowy lub gotowa poświęcić bezpowrotnie kilka minut swojego życia na materiał poświęcony no właśnie temu, sposobom zmiany techniki uprawiania ziemi. Każda rewolucja, nieważne czy to jest jakiś zbrojny przewrót, który przynajmniej na papierze wygląda jakby zmienił władzę i w ogóle wszystko w rok czy nawet krócej, czy rewolucja przemysłowa, czy no właśnie jakakolwiek rewolucja, to jest proces, który składa się z wielu czynników. This is a process, it's a process, it's a process. Okay. Dalej wśród historyków toczą się na przykład dyskusje, czy obecne zmiany polityczne nie są dalej pokłosiem rewolucji francuskiej, która odbyła się w XVIII wieku. Więc wyznaczanie konkretnych ram na to, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy rewolucja, jest dość trudne. Mówię o tym dlatego, że to jest szczególnie rozmyte w przypadku procesu, który dotyczy gospodarki, która w różnych miejscach na świecie dzieje się zupełnie niezależnie od siebie. Czasem potrzeba setek lat, żeby po prostu pewne rozwiązania gdzieś dotarły, gdzieś się przeniosły, no i no właśnie. Wiedząc to, teraz możemy przejść do analizy no właśnie tego, jak zmieniała się technika i też podejście do i jakby pozycja uprawy rolnej w społeczeństwie europejskim, dlatego że ta rewolucja agrarna, o której sobie powiemy, dotyczy społeczeństwa europejskiego na przełomie XV, XVI, XVII i XVIII wieku. Tak naprawdę widzimy bardzo płynne przejście między rewolucją agrarną a rewolucją przemysłową. Jeżeli chcecie zabłysnąć na przykład śniadaniu, to powiedzcie o tym. Ten techniczny wymiar rewolucji agrarnej, czyli procesu, który miał na celu po prostu usprawnienie i optymalizację produkcji, zwiększenie owoców, które zbieramy z hodowli zwierząt i uprawy roślin. W technicznym wymiarze taką najważniejszą rzeczą jest wprowadzenie płodozmianu i różnych innych technik, które właśnie optymalizują tę produkcję i sprawiają, że z tej samej ziemi jesteśmy w stanie korzystać dłużej, bardziej efektywnie, no i bezpieczniej, bo na przykład mniej ryzykujemy, że ziemia, którą mamy pod uprawę, zachoruje. Płodozmian w dużym uproszczeniu polega na tym, że z wieloletnim wyprzedzeniem planujemy, jak będziemy rozdzielać uprawę na ziemi, którą mamy do swojej dyspozycji. Zmieniamy, w którym miejscu naszej ziemi uprawiamy konkretną rzecz. Chodzi o to, żeby nie przemęczyć za bardzo gleby, no i też, żeby dawać glebie odpoczywać, bo nie wdając się w jakieś szczegóły, przede wszystkim dlatego, że ich nie znam, pewne uprawy w większym stopniu obciążają glebę, a każda uprawa potrzebuje nieco innych składników, na przykład mineralnych. Więc jeżeli w dość regularnym procesie, co kilka lat zamieniamy miejsce, w którym konkretna uprawa jest uprawiana, dajemy ziemi więcej szansy na to, żeby się regenerować i żeby po prostu nie wymijało widział w przeciągu 5 czy 10 lat. I dokładnie ten sam mechanizm pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania konkretnej rośliny, bo jeżeli rotujemy miejsce, w którym ją zasiewamy, no to po prostu szansa, że jakaś roślina czy pasożyt zalęgnie się w danym konkretnym miejscu i zniszczy nam uprawę, jest minimalna. Poza tym w pewnym momencie ludzie zdali sobie sprawę, że jeżeli podzielą ziemię między siebie, którą posiadają na różne uprawy, i jakaś choroba czy właśnie pasożyt zaatakuje jedną uprawę, to bardzo często jest tak, że nie przeniesie się na kolejną, no bo ta kolejna uprawa jest odporna na tego konkretnego wirusa, czy bakterie, czy nie wiem, coś, co robią zwierzę, czy coś takiego, tak? Z tych wszystkich względów płodozmian można traktować w kategoriach no naprawdę mega przeboju, bo zrewolucjonizował podejście do tego, jak uprawiać ziemię. Poza tym, w tym wymiarze technicznym mieliśmy też do czynienia z rozwojem praktyki nawożenia ziemi. Jeżeli płodozmian gwarantował nam minimalne wyjałowianie ziemi, dzięki temu, że dajemy jej odpocząć, no to sztuczne albo naturalne nawożenie, czyli ta praktyka, która rozwijała się przez lata, chociażby za pomocą kompostu, dodatkowo wsparła ten wysiłek i jeszcze sprawiła, że ziemia stawała się coraz bardziej płodna, bo tych składników mineralnych w glebie zaczęło być masa. Generalnie doszło do procesu specjalizacji produkcji. Mieliśmy wyspecjalizowanych pasterzy, rozwijanie się i budowanie ekspertyzy w konkretnych gałęziach tego rolnictwa, które nam się rozwijało, też sprawiło, że mogło się ono rozwijać właśnie dużo, dużo sprawniej. Takim kolejnym elementem było powstawanie takich dużych gospodarstw. Ale omówienie tego procesu najlepiej odnieść do kolejnego zjawiska związanego z rewolucją agrarną, czyli do zaniku porządku feudalnego. Jedną z podstaw systemu feudalnego jest schemat gospodarki dominalnej. To znaczy, że ziemia jest dominium, które władca przekazuje pod
opiekę swoim wasalom, a ci wasale nie są bezpośrednio jej właścicielami, ale właścicielami najczęściej są pojedynczy chłopi, którzy mimo, że mają te ziemię na papierze chyba, czy na czymś, no w sensie gdzieś to jest powiedziane, że to jest niby ich, ale tak naprawdę każdy ma jakąś, każdy chłop, czy każda rodzina, czy każde kilka rodzin ma jakiś wąski skrawek ziemi, który uprawia, no i po prostu większość tej uprawy musi oddawać. Dla duchowieństwa, dla swojego wasala, dla króla, na potrzeby wojen, na potrzeby braku wojen. No to troszkę tak jak z podatkami, że jest dość dużo powodów, dla których możesz się, znaczy państwo stwierdza, że powinieneś się pozbyć tego, co jest twoje. No i w tym porządku średniowiecznym dochodzi do takiej sytuacji, że mamy właśnie na obszarze na przykład 1 hektara, mamy 50 różnych upraw, 50 różnych rzeczy. Nie jest to, jakby to powiedział ekonomista, zoptymalizowane. Właśnie rewolucja polega na tym, że chłopi pozbywają się ziemi, bo albo ją sprzedają, albo ktoś im ją odbiera w skutek jakichś lapsusów prawnych, albo ustaleń. No i właśnie powstają duże gospodarstwa, którymi dużo łatwiej zarządzać. Na przykładzie rewolucji agrarnej uczymy się o tym, że skala bardzo mocno pomaga w właśnie optymalizacji biznesu. No bo XVI, XVII, XVIII wiek zaczyna nam rzucać takie światło właśnie na produkcję rolną jako na taki biznes z krwi i kości. Ten proces wyzbywania się ziemi przez chłopów nazywamy grodzeniem i był on po raz kolejny kluczowy dla zaistnienia rewolucji przemysłowej. To jest aż dziwne, jak bardzo te rzeczy się ze sobą dodają. No bo chłopi, którzy dotychczas byli właścicielami ziemi, małej bo małej, i no, średnio im to pomagało w rozwoju ekonomicznym, no ale byli, teraz zostali tej ziemi pozbawieni, więc naturalnie zaczęli poszukiwać pracy. No i rewolucja przemysłowa przyszła z odpowiedzią na to, gdzie mogliby się zatrudnić. Jeżeli nie chcieli pracować u kogoś innego na polu, to mogli pójść do miasta, na przykład do takiego Manchesteru czy Birmingham, jeżeli byli w Wielkiej Brytanii, no i elegancko zacząć sobie pracować za podobnie słabe pieniądze, ale jednak no, była to jakaś zmiana, obietnica czegoś dobrego, lepszego, ciekawego. Ostatnia faza rewolucji agrarnej wymagała tych wszystkich wcześniejszych procesów, dlatego że opiera się ona na realizacji tych zysków, które właśnie wypracowały te duże gospodarstwa. Zyski były inwestowane w nowe narzędzia, nowe urządzenia, nowe odkrycia, nowe rasy hodowlane i inne elementy, które dodatkowo potęgowały wzrost produkcji rolnej. No i tutaj po raz kolejny dochodzimy do połączenia rewolucji agrarnej z przemysłową, no bo rozwiązania, które dotychczas raczej łączylibyśmy z takim przemysłem ciężkim, który właśnie zaczyna się rozwijać, przeniosły się w dużej, większej czy mniejszej części na właśnie przemysł rolniczy. Taki najprostszy przykład, bardzo delikatny, no to jest po prostu fakt, że można było transportować żywność na dużo większe obszary, dużo taniej, dużo efektywniej, no i dużo szybciej w momencie, w którym rozwinęliśmy na przykład kolej, tak? Na koniec rewolucji agrarnej owoce pracy wypracowane właśnie na tych dużych farmach staną się towarem, który podlega normalnie regulacjom rynkowym i będzie często sprzedawany także na zewnątrz państwa. Coraz więcej krajów będzie mogła eksportować swoją produkcję rolniczą na zewnątrz. Nie dlatego, że jest do tego przymuszona przez inny kraj, jak było to dotychczas, tylko po prostu, bo się to im opłaca. I to samo w sobie jest dużą zmianą, bo przez większość rozwoju cywilizacji fakt posiadania żywności był rzeczą, o którą zabiegały państwa, tak? Czyli najgorszym, co można by było zrobić, to eksportować żywność na zewnątrz. Nie wchodząc w szczegóły, jakieś nazewnictwo typu rolnictwo kapitałochłonne versus nornictwo, wędkarstwo. Na koniec rewolucji agrarnej, która rozgrywała się bardzo nierównomiernie i przede wszystkim XVIII-XIX wiek, no to tutaj mówimy o rewolucji agrarnej w Wielkiej Brytanii, w Francji, w Prusach, w Polsce również, ale w dużo mniejszym znaczeniu. Koniec rewolucji agrarnej, chłopi w większości staną się mieszczanami. Rewolucja agrarna w parę z rewolucją przemysłową no właśnie zmieniła to, jak postrzegaliśmy w ogóle przemysł, jakim stało się rolnictwo. No i też zagwarantowała pewną podstawę i wpisała się w ten rozwój warunków i komfortu życia. Poza tym wraz z rozwojem liczby ludności no stała się pewnym warunkiem koniecznym do rozwoju społeczeństwa po prostu. No i to jest bardzo dziwne. Fakt, że to się tak wszystko idealnie zgrywa w naszych podręcznikach, czy tam w jakichś dokumentach na Discovery Channel, może niekoniecznie widać to tak bardzo, bardzo wyraźnie, ale naprawdę, gdyby nie rewolucja agrarna i gdyby nie ten bardzo szeroki dostęp i
całkowita i olbrzymia zmiana w tym, jak prowadziliśmy naszą produkcję rolną, no to naprawdę było bardzo, bardzo ciężko o rozwój w jakimkolwiek innym obszarze. No i to tyle, jeżeli chodzi o taką opowieść o zmianie paradygmatu w rolnictwie. Pośród wielu filmów na tym kanale osoby, które dotarły do końca tego filmu, zasługują na odznakę dzielnego pacjenta, także jeszcze raz bardzo, bardzo szanuję i dziękuję Wam. Rozważcie udostępnienie tego filmu innym osobom, wezwijcie ich do tego, żeby spędziły kilka minut swojego życia słuchając o zmianach w produkcji rolnej. Rozważcie też zostawienie subskrypcji. Osoby, które subskrybują ten kanał, regularnie, miesiąc do miesiąca zarabiają nawet trzykrotnie więcej niż osoby, które tej subskrypcji nie mają. Więc jeżeli nie chcecie tego zrobić dla mnie, to zróbcie to po prostu dla siebie. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.